Witam, przedstawiam pedały platformowe Shimano GR400 przeznaczone do trailu, all mountain i zwykłej jazdy. Platformy są wyprodukowane w Malezji i co ciekawe należą do bardzo starej i nigdy nie odnawianej grupy Z, czyli takiego biednego brata mojego ukochanego Sainta. Niestety nie mam do nich pudełka, ale wygląda ono tak. 400 występują w 3 kolorach i tylko jednym rozmiarze. A jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Pedały należą raczej do tych mniejszych, więc osobom ze stopami większymi niż 44 radzę wybrać coś w stylu takich E13, One-Upów lub Finkriderów, do których linki z recenzją znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Shimano, tak jak reszta widocznych platform, mają wkręcane od spodu wymienne piny o długości 5 mm, i tylko te W13 są minimalnie dłuższe. Co ciekawe, 400 są sporo cięższe niż podobne hateki i ważą prawie 400 gramów, czyli tyle, co dużo większe bejsy. Można je zamontować za pomocą 6 mm klucza ampulowego oraz płaskiej 15, co jest zaletą. Posiadają standardowe, kompozytowe korpusy, które obracają się dzięki tulejom ślizgowym i łożyskom maszynowym na wzmacnianych stalowych osiach, które uszczelniają takie plastikowe zaślepki. Czy wybrałbym je zamiast dwóch długich, metalowych, gwintowanych tulejek jak w hatekach? Absolutnie nie. Kolejną moim zdaniem wadą tych pedałów jest to, że jako jedyne mają wypukły kształt korpusu. Pozostałe platformy są wklęsłe, jeździć na nich wygodniej i mają lepsze trzymanie. Shimano razem z hatekami mają też najgrubszy profil, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia, ale biorąc pod uwagę ich wagę, powinny przynajmniej sporo znieść. Giery to średnio wyższa półka cenowa, można je kupić za około 200 zł, ale przez ich mały rozmiar, tylko 3 nieporywające kolory, wypukły kształt i tą zaślepkę na końcu, raczej ich nie polecę. Sporo taniej można kupić hateki, które mają milion kolorów, lepsze uszczelnienie i można je odbudować. Nie mówiąc już o większych Finkriderach, które ostatnio kupiłem w promocji za niecałe 60 zł. Czyli mógłbym mieć ich 3 komplety w cenie tych jednych Shimano. A jeśli dołoży się jeszcze około 50 zł, można kupić solidne E13, One-Upy lub coś zupełnie innego, gdyż konkurencja jest naprawdę spora.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!